Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gladhis, zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny materiał z gry Breathage. Z tego co widziałem, to spodobał wam się materiał z gry, więc stwierdziłem, hej, czemuż by nie zrobić kolejnego? Skoro chcecie więcej, to możemy badać sobie to wszystko, działać i tak dalej. Również jedna kwestia, zastanawiałem się, czy mogę właśnie odpocząć i mogę sobie odnowić troszeczkę zdrowia. A, i teraz rzeczywiście zdrowie mi się odnawia cały czas, ale potrzebuję za to troszeczkę, jakby może, potrzebuję czegoś do zjedzenia, potrzebuję czegoś do picia, więc spoko, damy sobie radę z tym. Myślę, że warto jest odnowić zdrowie, tym bardziej, że jest to kosmos i mamy w sumie w nosie, czy jest dzień, czy noc, bo w sumie zawsze jest tak samo. W sumie nie mamy tutaj godziny podanej, tak? Jeśli chodzi o to, więc uwaga, 93, 94, 95, 96, 7. Również sami określiliście, że gra wam się bardzo podoba, więc co mnie osobiście bardzo, bardzo cieszy. Naszym jakby celem na chwilę obecną jest to, co mogę jeszcze wam pokazać. Proszę bardzo, to co jest naszym celem. Naszym celem na odcinek dzisiejszy jest zebranie tak jakby farby lead paint. Rozumiem, że paint to jest jako farba, właśnie farba, lead to jest ołów, więc ołowiowa farba. A do tego potrzebujemy aluminium i szkła. Również potrzebujemy tak jakby rolki fabryku. Fabryk to jest to, co tu mamy tutaj, czyli taki, nie wiem, taka szmatka, coś na takiej zasadzie. Do tego potrzebujemy właśnie tych farb i 4 razy aluminium. Jeśli chodzi o nasze cele tutaj w chwili obecnej, cele są tutaj, dostań się do punktu ewakuacji. No, w chwili obecnej nie jesteśmy w stanie się dostać do punktu ewakuacji. Musimy zdobyć troszeczkę więcej tlenu, a żeby zdobyć troszeczkę więcej tlenu, musimy dostać się do jakichś tutaj miejsc, jeśli chodzi o to. No i na dole też mamy, na dole mamy napisane, ile jeszcze wytrzymania mamy w chwili obecnej danego przedmiotu. Dobra. Martwy chomik. Okej. Biorę. Nie mogę tego wziąć. Dobra, niech będzie. Yellowish water. Żółtawa, okej. Trzeba wracać powoli. Niestety, no jakby nie jestem w stanie zbyt dużo zrobić w chwili obecnej, bo tlenu nie mam zbyt wiele. Mogę podlecieć do jakiegoś miejsca, coś tam szybko zebrać i w sumie wrócić. To jest niestety tyle. Dobra. A w sumie też się zastanawiam, skąd zasilanie w takim miejscu, no ale jakby to chyba nie jest moja kwestia. Dobrze, czy możemy coś nowego craftować? Resources. Yellowish water, made from ordinary water by natural alkalization for the kidneys. Okej, czyli kolejna możliwość robienia jakiegoś napoju, niech będzie. I jeszcze możemy robić sobie baterie. Alkali, właśnie. Ja nie wiem, czy jesteśmy w stanie, w ogóle nie jesteśmy w stanie rozłożyć danego obiektu. Oczywiście standardowo pisze do nas jakaś dziewczyna. To nic się nie zmieniło. Dobra, i teraz tak, którym przyciskiem mogę przynieść? Transfer, po prostu lewym, okej. Dobra, mamy zwykłą wodę. Okej, nie wiem do czego mi ona, więc sobie na razie ją odłożę. Mamy również alkohol, który też mogę odłożyć. Piwo, którego chyba nie potrzebujemy. Martwy chomik. Może się przyda. Piwo może się przyda. A resztę rzeczy sobie zostawię, jakieś dwie baterie odłożę. Również moglibyśmy coś zjeść i wypić w chwili obecnej, więc ciach i jedzenie musimy sobie znaleźć. No, mamy ten Nutritious God i do tego potrzebujemy lodu, żebyśmy mogli to w ogóle zrobić, więc spoko. Lecimy sobie. O, bottle of water mi się właśnie odblokowało. Nie miałem wcześniej lodu przy sobie? Okej, brzmi to co najmniej dziwnie. Jakbym tego nie miał. Dobra, tu jest dwójka tych kolesi, trójka w sumie. Tu coś było do wzięcia, nie wiem co to było. Ciebie nie mogę zbytnio podnieść, jak bardzo bym chciał. Tu mamy jakiś karton. To jest jakaś... nie, to jest fabryk, okej. To jest ten materiał cały. Halo, gdzie to jest? Bo to wszystko się tak strasznie odbija, że ja nie wiem, gdzie to jest. To więcej lodu możemy sobie wziąć. Czy coś jeszcze mogę stąd sobie ukraść? No spokojnie, spokojnie z tym jakby... Gra stara się mnie ostrzec, jakby doceniam to, ale trzeba uważać. I możemy sobie zrobić Nutritious Package, proszę bardzo, Nutritious Goo. Razy raz, razy dwa chyba jesteśmy w stanie to zrobić. Tak, i wodę robimy z po prostu lodu. Okej, nie potrzebujemy żadnego plastiku, myślałem, że będzie plastik do zrobienia wody czy coś takiego. No ale skoro już mam tak, to powiedzmy, że mogę sobie w tej chwili
wypić wodę, możemy sobie zjeść to bez większego problemu, daje 25, więc jesteśmy prawie na fullu i możemy dalej iść sobie zbierać i szukać rzeczy, jeśli chodzi o to. Staram się tutaj gdzieś w okolicy poszukać. Dobra, to była to tylko bateria. Jakby nie jara mnie bateria strasznie. Tu bym się bardzo chętnie dostał, ale no, ilość mojego tlenu, widzę, że coś tutaj jest. Jakby nie wiem, jeden człowiek może tu zginął. Okej. Seems they were playing some brain cracking game. Musimy skaner zrobić na pewno. Okej. Nie mogę tego. To jest jakieś piwo. Muszę sobie też powoli wracać. Widzicie, to jest na razie największy problem, bo nie mamy jakby tych rzeczy, które potrzebujemy do craftingu. Właśnie. I nie możemy zbyt daleko odlatywać. To jest dla nas spory problem, a nie ma żadnych dodatkowych zbiorników z tlenem, tylko właśnie jest ten hełm. No ale no, trzeba sobie jakoś radzić. Czy coś zebrałem dodatkowego? Nie. Fabric, handy scrapper. Właśnie, mógłbym zrobić sobie jeszcze jednego tego handy scrappera. Tylko pytanie, czy mam jeszcze jakiś wire. Toolsy i itemsy. Alkohol, nie. Alkohol się z czego robi? Z akali, też nie mamy tego. A właśnie, bo to możemy jeszcze zrobić. Thick electrical tape, refined metal, okej. Więc potrzebujemy zrobić to, razy 4, no to możemy zrobić, ale potrzebujemy jeszcze rubber, którego nie wiem skąd mogę w chwili obecnej wyciągnąć, więc jakby będzie ciekawie. Raz, dwa, dobra. Spróbuję się tam znowu dostać, bo coś tam zdecydowanie było. Tylko widzicie, no to nie jest jakoś super daleko, to jest nasz największy problem. Chciałbym tą gumę. Okej. Ona opisuje, jaka tam jest. Czy to mogę? Metal plate. Dobra, czy jestem w stanie wyciągnąć z tego coś innego niż metal? Chyba nie specjalnie. Dobra, tu są jeszcze jakieś śmietniki, więc powinienem móc... Oj, Jezus, nie uciekaj mi! Nie uciekaj mi, zbiorniczku. Dobra, tu jest jakaś butelka wody, druga butelka wody. Jak z naszym tlenem, właśnie. Zdążyłem spojrzeć i trzeba już wracać. Jestem bardzo ciekaw, co się stanie w momencie, kiedy nie uda mi się wrócić na czas, a w chwili obecnej chyba nawet tak będzie. Oj, nie uda mi się. Czy zacznę nagle się dusić? Tak, moje zdrowie po prostu zacznie powoli spadać. Niech będzie. I co ja zebrałem w sumie? Butelkę wody zebrałem. Baterie. Nic super ciekawego, szczerze mówiąc. Boli mnie to troszkę. O, chciałbym jakieś rzeczy... O, a tu w ogóle są jakieś rzeczy jeszcze do wydobywania. Tylko pewnie tego bym potrzebował tego drilla całego. Nie, to jest ekstrakt. O, z tego mogę lód sobie wyciągnąć, a z tego... Aluminium, ekstrakt. Potrzebuję drilla. Nie mam tego drilla. Tu jeszcze są jakieś rzeczy, jakieś... Sweet package. Dobra, to mogę jeszcze rozwalić. Honey! Dobra, to jest z miotkiem. Dobra, mogę to zebrać. Nie wiem, do czego mi to, ale Krystian, musisz to wziąć. Spadaj, Krystian. Znowu stracę trochę zdrowia, ale no, początkowo trzeba sobie jakoś radzić. Po prostu, trzeba sobie jakoś radzić. Stracę nawet w miarę sporo tego zdrowia. Myślę, że tak do końca elki nawet stracę. Dobra. A, może nawet nie aż tak. A może? No, mniej więcej tak straciłem. Dobrze, co udało nam się zebrać w międzyczasie? Udało nam się zebrać miód. Który nie wiem, szczerze mówiąc, do czego jest. I jakieś płytki zebrałem. Nie wiem. Nie jestem w stanie stwierdzić. Sweet package. Możemy zrobić coś, co daje nam o wiele więcej zdrowia. Spoko. Jakby nie zdrowia, tylko głodu. Roll of fabric. O! Roll of fabric, to do tego jest mi potrzebne, ale potrzebujemy aluminium, więc jakby w chwili obecnej z tego co rozumiem potrzebujemy drilla. Potrzebujemy tylko tej taśmy, to jest wszystko co potrzebujemy, come on. To jest niewiele. Możemy przełożyć kilka rzeczy, bo nie jest nam to aż tak, jak mówiłem, potrzebne. Jakbym to mógł rozwalić, to byłoby fajniej. Dobra, lecimy tam znowu. Tam były te kosze. W tych koszach mam wrażenie, że to może być. Tylko kurde, strasznie mam mało czasu, bo widzicie, sam lot tutaj w jedną stronę trwa z 10, no trochę więcej niż 10 jednostek tlenu. Więc to jest spory problem. Gdzie jest ten drugi kosz na śmieci? Tu jest. Także bym go też zbytnio, wiecie, nie odpychał. To jest spory problem tutaj. Oxygen candle. Okej. Nie wiem do czego to, ale niech będzie. Mortal... Wombat.
Be careful. Okay. Games provoke cruelty because according to statistics, most criminals play them at least once. All criminals drink nie water, blinked, and used toilet paper. Nie mogę znowu. Come on. Chyba nie udało mi się tego jeszcze znaleźć. Kurde, no. Gdzie ja jeszcze mam jakieś fajne itemy, gdzie mogłbym wyciągnąć? Tam byłem, tu byłem. Wszędzie już praktycznie byłem. Dobra, nie stracę praktycznie zdrowia. No trochę stracę. Troszkę. Co ja zebrałem? Mortal Wombat i tu jest Oxygen Candle. Oh, come on! Gdzie mam to założyć? Use. Nie pytajcie. Nie pytajcie. To miał mi dodać tlen. To po prostu zbiornik z tlenem. A ja myślałem, że to jest taki zbiornik na stałe. Jakby tu jest jeszcze trumna. Aha, potrzebuję łomu, żeby cokolwiek z tym zrobić. Okej, okay, ciekawie. Znowu jestem w stanie tylko trochę metalu wyciągnąć. Nie jestem w stanie nic więcej wyciągnąć. Come on, no! Gro. Mogłabyś mi trochę pomóc i podrzucić kilka jakichś fajnych przedmiotów. Bo tak to nie ma tu co zbierać. Mógłbym gdzieś może wyżej. Nie wygląda, żebym mógł wyżej. Raczej niżej się dostać. Tam właśnie gdzieś 100 coś metrów, ale to może być problematyczne. Dobra, zasejwujmy sobie grę, żebyśmy mieli do czego wracać. Tam jest 600 coś metrów, tu jest 100 coś metrów, ale jakby nie wydaje mi się, żebym był w stanie tutaj aż dolecieć. Dobra, spróbujmy sobie na razie tu dolecieć. To jest mniej więcej taka odległość, jak tam lecieliśmy na prawo. Oxygen balloon. Dobra, to mogę wyciągnąć, to mogę też wziąć. Fabric. Tu jeszcze coś leży. Oxygen candle. Dobra. The service supply compartment, almost intact. They usually install oxygen stations here. You would be in luck if you managed to get inside. A damaged door scanner. You can scan the scanner with a scanner to record the scanner damage data to the scanner scanner protection system for emergency depressurization. Oh yes. You need a scanner. I used the word scanner 8 times. Dobra. Jakby trochę nam to czasu zajmie, ale przebijemy się chociaż przez to. Na pewno jeszcze nie tym razem. Więc postaram się zużyć to narzędzie do końca i będziemy spadać. Po prostu zrobić kolejne. Potrzebujemy jeszcze przynajmniej jednego takiego narzędzia. Dobra, jest spoko. Na razie dajemy sobie radę. Odkrywamy nowe rzeczy, jest fajnie, przyjemnie, jakby nie narzekam, spokojnie. Wiem, że tlen nie jest jakby nieskończony, spokojnie. O, troszeczkę zdrowia znowu stracę, ale nie chcę, jak mówiłem, ryzykować innych rzeczy, bo tutaj problemu z wodą i z jedzeniem aż tak na razie jeszcze nie mam. Dobra, ciach. Dobra, poproszę to, bym się uleczył od razu i potrzebuję zrobić sobie dwa nowe narzędzia. Czy mnie na nie stać? Powinno mnie być stać. I nowe itemy się odblokowały. Z metalu i jednej baterii jestem w stanie zrobić Oxygen Candle. Więc spoko, zrobimy sobie jedną dodatkową. Bardzo przyjemnie. I zrobimy sobie dwa toolsy z trzech metalu. O, myślałem, że też do tego jest kabel potrzebny, ale nie jest, więc fajnie. I teraz tak, to pod czwórkę. Nie mogę tego podpisać, o. Czyli tylko w ekwipunku, dobra. Czas znowu odpocząć, więc jakby początkowe etapy gry, jak to mniej więcej w każdej grze, będziemy po prostu na razie powolutku coś robić, powolutku, dopóki nie dorobimy się do lepszego hełmu, lepszego, powiedzmy, nie wiem, hełmu czy kasku, czy jakby to nazwać, żeby po prostu móc więcej mieć przy sobie tego tlenu, no to nic nie zrobimy. Serio, tu był rubber w ogóle, jeden. A. Jakby okej. I co, i mam jeden rubber. Ale potrzebuję dwóch. Ej, może znajdę jeszcze jakiegoś tu gdzieś. Czy gdzieś tu będzie leżał? Co o tym myślicie? Nie no, potrzebuję dwóch, tak? Equipment. Refined, thick and thick electrical. Tak, rubber razy dwa, niestety. Może w toalecie gdzieś będzie leżał. Nie. Na razie również skanera nie jesteśmy w stanie zdobyć, więc mamy wszystkie potrzebne rzeczy, żeby dostać się tam na tą dolną część, tam gdzie jest to, to nie wiem, drzewko określone czy coś. Jeśli mógłbym tutaj również pozyskiwać tlen, to plus byłby taki, że mógłbym rzeczywiście, a nie siedzieć tylko tam u siebie. Wow, nawet zobaczcie. Moje ciało tutaj się porusza. Wow, jest cień od tego wszystkiego. Dobra, bierzemy sobie to. Rozwalamy sobie drzwi i wbijamy do środka.
You must carefully remove the station by removing two screws. Anyway, this doesn't matter anymore. At least now you have an understanding of how to assemble one. You have a set of its parts and a light piece to spare. Muszę ostrożnie tutaj. Mogę coś zdobyć. O, jak tu siedzę, to tu mam tlen cały czas. Uuu, nice. Tu mam tlen cały czas, fajnie. Broken oxygen station. Czy ja coś w ogóle odblokowałem dzięki temu? Tak mi się wydaje, że coś odblokowałem dzięki temu. Equipment, tools. Oxygen generator. Okej, okay, dobra. Chwila, co on tam mi dawał? Jeszcze raz, chwila. Resources, equipment, items. Refilling oxygen stations. Crafting, okej, okay, dobra. Czy ja tu jestem w stanie coś jeszcze ciekawego zdobyć? Co to jest? A to jest kolejny zepsuty, nie? Albo to jest jeden ten sam, który cały czas po prostu rzucam gdzieś. Dobra, czyli jestem w stanie tu odzyskać rzeczywiście trochę tlenu. Spoko, to jest fajne, bo nie muszę się jakby... Mogę się dzięki temu poruszyć kawałek dalej. Co prawda nie jakoś super daleko. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale jestem w stanie kawałek dalej już dzięki temu pójść. O, i bardzo fajnie, bo to są zbiorniczki. O Jezus, jak dobrze mi teraz. Będę mógł drilla zrobić, a jak zrobimy drilla, to już będzie tylko do przodu. Nie jestem pewien, czy rab... Dostałem thick electrical tape. Dobra, ja jestem w domu. O, elefantów. O Jezu, ile dobroci. Dobra. Spokojnie, Krystian. Ja wiem, że ty się cieszysz, ale... Staraj się na razie nie zużywać tych pojemników. Jakby baterie są na razie ograniczone, więc wleć sobie tutaj. Odzyskaj sobie trochę tlenu i po prostu tak powolutku będziemy sobie działać. I tu nawet chyba szybciej mi się tlen ładuje niż tam, gdzie byłem jakby wcześniej. Więc całkiem spoko. I tutaj rzeczywiście znalazłem żyłę złota. Swoją drogą jestem ciekaw bardzo, czy ktoś z was w ogóle zakupił grę po pierwszym odcinku? Jeśli tak, dajcie znać w sekcji komentarzy, będę bardzo wdzięczny. Zobaczę ile osób... O, shears, proszę bardzo, nożyce, których też potrzebowałem. Ciach, ciach, ciach. I znowu masa rzeczy, o Jezus! Po prostu urodziny. Urodziny dla Krystianka. Czy coś tu jeszcze ciekawego jest? Chyba niespecjalnie, więc idziemy po tlen i lecimy na górę. Ła, ale się teraz obłowiłem w itemy. O, czyli nie mogę się tak zatrzymywać w danym momencie. Myślałem, że kiedy wchodzę na taba, to gra mi się pauzuje, ale nie pauzuje się. A mogę w tej chwili wam pokazać w sumie. Zobaczcie, ile rzeczy zebraliśmy. Zebraliśmy samych oxygen candle, mamy teraz 6. Mamy wody, mamy te thick electrical tape, których potrzebowaliśmy. Potrzebujemy nożyczek. Most ordinary scissors that can cut even while when your mom is not looking. Możesz nawet ciąć kable, kiedy twoja mama nie patrzy. Spoko. Refined metal, właśnie to jest to wszystko, czego potrzebujemy do drilla, więc bardzo fajnie. To jest w ogóle jakieś zielone coś, co wypłynęło, nie chcę wiedzieć, czym to jest. Ale dzięki temu będziemy w stanie wykupywać aluminium. A jeśli będziemy mogli wykupywać aluminium, to będziemy mogli sobie zrobić naszą tutaj, nie wiem, nasz hełm i tak dalej. Więc może pierwsze wyposażenie, takie naprawdę wyposażenie, a nie kawałek łomu, który trzymamy, takiego, nie wiem, prowizorycznego łomu, który trzymamy w ręku. Shears required, okej. Okay. Nożyce. A shears, okej. Quench your thirst. Napijemy się, nie ma problemu. I teraz tak, jeśli chodzi o rzeczy z ekwipunku, jestem w stanie zrobić to. Oxygen generator. It's an outside of battery with rather complicated pattern with electrical tape. Nie wiem, czy mogę to zamontować czasami gdzieś, nie, jakby nie jestem jeszcze pewien, do czego to jest. Mamy możliwość, właśnie odblokowały nam się nożyce, no i mamy jeszcze drilla, który ma durability bardzo mało, więc pewnie też będziemy musieli craftować go kilka razy, jakby zakładam, że nie ma tu przedmiotów na stałe. No i tutaj mamy kilka innych rzeczy, no i jeszcze mamy obiektywy i mamy oxygen station, więc... Tak, z tego co rozumiem, możemy sobie postawić taką stację, możemy zamontować właśnie ten moduł do tlenu, oxygen generator i wtedy możemy po prostu podpłynąć sobie troszeczkę i jesteśmy w stanie zyskać z tego tlen. Zdobyłem kondoma. Okej, okay, też nie wiem czemu, nie będę w to wnikał. Masa innych rzeczy, więc mamy drilla na pewno. Proszę bardzo, wygląda fajnie. I również jeszcze chciałbym zobaczyć, jeśli chodzi o nasz ekwipunek. Potrzebujemy roll of fabric. Dobra, to jestem w stanie zrobić nawet teraz, więc zrobimy sobie jednego w chwili obecnej, żeby mieć po prostu już gotowe. Roll of fabric. Do tego lead paint.
Nie wiem skąd to wziąć. I aluminium razy 4. Aluminium razy 5 potrzebujemy. Jeszcze szkło i ta farba. Okej. Postarajmy się. Postarajmy się coś wydobyć. Wiem, że tutaj coś takiego było, więc wydaje mi się, że tu jest najbliżej. Teraz jak to wydobywać? Wydobywaj, czy to jest... jestem w stanie kilka z tego wyciągnąć. Dobra, zużyte tak jakby już jest. O. Dobra, czy potrzebuję... Tu jeszcze, to jest lód, dobra. Lodu nie, tu jest jeszcze aluminium. Dobra, potrzebujemy 5 sztuk, więc jakby to nie jest super dużo. Dobra, zużyte całe. Mamy 58 metrów. Znowu ewentualnie troszeczkę zdrowia stracimy bez większego problemu. Jestem ciekaw, czy będziemy budowali jakąś rakietę czy coś, żeby się stąd wydostać, jak to będzie wyglądało. Dobra, jesteśmy. Więc tak, w chwili obecnej udało nam się również aluminium wydobyć. A muszę zobaczyć, co dalej potrzebuję. Potrzebuję farby, z tego co pamiętam jeszcze. Farby i szkła, tak, lead paint. Nie jestem pewien zbytnio skąd mam to zdobyć, ale odłożę sobie też na pewno kilka rzeczy, jak chociażby te taśmy, coś tam, wodę jakąś mogę sobie odłożyć, bo to nie jest jakoś mi w chwili obecnej potrzebne. Mamy 9 durability, więc zobaczymy co z tego wszystkiego wyjdzie. Mogę sobie, nie mogę sobie zjeść. Dobra, teraz tak, potrzebujemy farby. Nie wiem czy jakby farbę jestem w stanie stąd wydobyć, nie jestem w stanie stąd wydobyć farby. Myślałem, że farbę jakoś właśnie stąd wydobędę. O, nie jestem w stanie. Dobra, Krystian, musisz się zastanowić, skąd wziąć farbę i skąd wziąć szkło. Bo ja tego niestety nie wiem. O, tam coś jest? O, tam jest coś niebieskiego, chciałbym do tego polecieć. Dobra, robimy exploring. Dobra, robimy exploring, moi drodzy, lecimy sobie na to niebieskie coś. Cokolwiek to jest. To też mógłbym rozwalić. Tu jest coś niebieskie i tam jest... A, to będzie pewnie to samo. Niestety, to będzie pewnie to samo. Tu jest zbiornik jakiś, który możemy sobie... A, nie da się, nie da rady wiertłem rozwalać, da radę rozwalać tylko tym. O, bo tu była guma cały czas, come on. Dobra, czy tu coś jeszcze ciekawego jesteśmy w stanie... Tu coś jeszcze jest na dole do wydobycia. Nie jestem pewien co to. Jakieś takie dziwne złoże. O, tu jest graber potrzebny. Dobra, nie mamy grabera jeszcze. Nie wiem, czym jest graber w ogóle w chwili obecnej, więc nie będę się tym przejmował. Tu nie wydobędę już nic. Tak mi się przynajmniej wydaje, że tu już nic nie wydobędę. Może tam na dole będę w stanie wydobyć właśnie to aluminium czy coś takiego. Szkło też na pewno skądś będzie potrzebne. Tam coś jeszcze będzie nam potrzebne. O, tam coś czuję, że będzie też dużo fajnych rzeczy. Skąd mam tą farbę wziąć? To jest moje pytanie. Czy stąd? Nie. Skąd farbę i skąd szkło wziąć? Spokojnie, tutaj mogę sobie wejść, tutaj mam tlen. Proszę bardzo. Bez większego problemu. A, kurde, korci mnie, żeby tam polecieć daleko. Dobra, wiecie co? Zrobimy sobie save'a. Dobra. Póki zrobił nam się save, to postaram się dostać tam daleko, daleko. Czy nam się to uda, czy nam się to nie uda, to już inna kwestia. Stąd myślę, że z 20 jednostek tlenu coś takiego będziemy w stanie wykorzystać. Jeśli mógłbym rzeczywiście zdobyć sobie tą farbę i tak dalej, byłoby super. Wiadomo, ja gram w tą grę. Czyli mnóstwo ciekawych rzeczy może tutaj być, jeśli chodzi o to. Dobra, czy mogę to otworzyć? O, tak. I tu może być rzeczywiście sporo fajnych rzeczy. Niestety nie zniszczę sobie tego tyle, ile bym chciał. Dobra, woda. Light bulb. Okej. Tu jest masa innych rzeczy, które też sobie po prostu wiszą w powietrzu. Dobra, kolejnego mailboxa rozwalamy. Nie jestem w stanie rozwalić chyba więcej niż dwóch. Tak mi się wydaje przynajmniej. No, nie będę w stanie rozwalić więcej niż dwóch, ale coś tam sobie z tego wyciągnę. Czy coś tu jeszcze ciekawego? Głośnik jakiś. Dobra, może z tego głośnika jakieś szkło by wyleciało czy coś. Tu coś leży jeszcze. Nie wiem, plastik. Nie, plastik mnie nie jara totalnie. Tu jest jeszcze jakiś pojemnik. Dobra, muszę sobie wziąć kolejny z tlenem. Jest jeszcze jakiś suitcase. Okej. Niech będzie. Co jeszcze? Co jeszcze? Tu coś jeszcze wisi takiego. Egzamin. Aha, to są majtki. Dobra, to, na tym mi aż tak nie zależało. Dobra, niech będzie. Są tu jeszcze jakieś dwa zbiorniki.
Ale nie wiem, czy będę w stanie tego w ogóle zniszczyć. Dobra, tego jeszcze rozwalę. Dobra. Jakieś tam rzeczy udało mi się wyciągnąć jeszcze. Tu na dół musimy się dostać gdzieś. Chyba tutaj. Mam jeszcze 20 jednostek tlenu. Kurde, no sporo rzeczy jesteśmy w stanie wyciągnąć, ale cały czas ten tlen mnie ogranicza strasznie. Kurczę, żałuję. Jakbym miał ze setkę, to byłoby super w ogóle. Byłoby bardzo fajnie. Z setką to już można było podziałać rzeczywiście. 6, lecimy, 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 lecimy. 2, 1 i bang. Dobra, udało się. Co my tu zdobyliśmy ciekawego? Oxygen generator, suitcase. Okej, nic, nie możemy go otworzyć jakby. Możemy użyć. O! Aha, czyli takie obiekty trochę jak w Subnautice, rozumiem, że możemy po prostu je sobie położyć i to jest tyle. Co więcej, mamy to. Normalne, kolejnego kondoma znaleźliśmy jakby. Nie znaleźliśmy dalej szkła. To jest spory problem. Więc będę musiał się dowiedzieć, skąd takowe szkło pozyskać, bo w chwili obecnej naprawdę nie jestem w stanie stwierdzić. Jakby wydaje mi się, że szkło, no ewentualny piasek, coś, ale tak to no nie wiem. Naprawdę nie wiem, więc ja od siebie dziękuję wam bardzo serdecznie. Pierwszy ekwipunek jakiś nam się udało zdobyć, czyli oczywiście ten drill, troszeczkę sporo rzeczy wydobyć. A ja dziękuję wam bardzo serdecznie, do usłyszenia w kolejnym odcinku z gry Breathage. Trzymajcie się ciepło, no i pa!